Nieprzeciętny talent, niedokończone prace i niemałe ilości alkoholu. Tak jednym zdaniem można by podsumować życie dzisiejszego bohatera. Można by tak podsumować, ale jego życie i twórczość zasługują na znacznie więcej niż tylko jedno krótkie zdanie. Modest Pietrowicz Musorgski urodził się w marcu 1839 roku w miejscowości Karjewo w Imperium Rosyjskim. Jako dziecko uczył się od matki gry na fortepianie. Tu obowiązkowe wykształcenie muzyczne Modesta się skończyło, gdyż tak naprawdę nigdy nie ukończył żadnej szkoły czy konserwatorium muzycznego. Jego odgórnym, rodzinnym powołaniem było wojsko. W wieku 13 lat rozpoczął 5-letnią naukę w petersburskiej szkole kadetów, której ukończenie oznaczało dla niego dalszą służbę w wojsku. Nie była to zbyt szczęśliwa perspektywa, gdyż Modesta interesowała przede wszystkim muzyka. Ale czas służby okazał się przełomowym momentem w życiu Musorgskiego. Jak napisał kiedyś bardzo mądry człowiek, okazje nie trafiają się często i trzeba przyjmować prezenty, które przynosi nam los. Paulo Coelho. Nie, to nie żart. Naprawdę napisał to Paulo Coelho. Zaraz po tym napisał: Karasie, jedzo gówno. Wracając do Modesta Musorgskiego. Prezentem od losu dla niego było spotkanie Milija Bałakiriewa. Bałakiriew postanowił nauczyć Musorgskiego fundamentalnych wiadomości o muzyce. Podstaw kompozycji, czytania partytur czy analizy harmonicznej. Kilka lat później Modest i Milij wraz z Aleksandrem Borodinem, Cezarem Cui i Nikołajem Rimskim-Korsakowem utworzyli legendarną grupę kompozytorów – Potężną Gromadkę. Temat Potężnej Gromadki jest bardzo ciekawy, ale jest również bardzo rozległy, dlatego więcej o niej może innym razem. Modest poczuł się zbyt pewnie i mimo, że wszyscy, od Korsakowa przez wszystkich przyjaciół aż po przypadkowo spotkanego psa na ulicy, odradzali mu oddania się całkowicie muzyce, Musorgski w końcu i tak postawił na swoim, zostawił wojsko i zaczął komponować. I wyszło mu to na dobre. Zyskał popularność, stał się idolem nastolatek, miał góry pieniędzy, koksu, wydał 10 płyt i każda zyskała tytuł platynowej. Każdy z Kanye Westem na czele starali się o featuring z nim, a Drake wydał album z remiksami obrazków z wystawy. Tak naprawdę Musorgskiego ogarnęła bieda. Popadł w depresję, załamania nerwowe i alkoholizm, ale robił to, co kochał najbardziej. Komponował. Podejmował też co prawda pracę w urzędach, w których to nawet byli mu bardzo przychylni, ale nie zmieniło to znacznie jego sytuacji materialnej, a za to stan jego psychiki nieustannie się pogarszał. W marcu 1881 roku, po ataku delirium, Modest trafia do szpitala wojskowego w Petersburgu. Tam zostaje sportretowany przez rosyjskiego malarza Ilię Riepina. Obraz Riepina ukazuje spustoszenie, jakie wywołał alkohol i choroby psychiczne, bo czy widać, że jest to świetnie wykształcony oficer armii carskiej, który płynnie posługuje się francuskim, niemieckim i potrafi czytać łacinę i grekę? Czy widać, że jest to wybitny kompozytor, którego utwory staną się inspiracją dla Debussy'ego i Ravela? Kompozytor, którego dziedzictwo i dzieła po prawie 150 latach będą dalej żywe? Kilka dni po przyjęciu do szpitala w wieku 42 lat Modest Musorgski umiera. Musorgski tworzył muzykę przede wszystkim rosyjską. Czerpał z tradycyjnych melodii ludowych i cerkiewnych. Nawiązywał do historii, kultury i tradycji rosyjskiej. Jego dorobek składał się głównie z muzyki scenicznej i programowej. Muzyka programowa to tak w skrócie muzyka, która ma treść pozamuzyczną, czyli na przykład ma za zadanie przedstawić jakieś wydarzenie, utwór czy obraz. Świetnym przykładem przedstawienia obrazów za pomocą muzyki są obrazki z wystawy. Jest to cykl miniatur fortepianowych z 1874 roku. Musorgski napisał je po odwiedzeniu wystawy prac jego niedawno zmarłego przyjaciela Wiktora Hartmana.
Obrazki składają się z 10 miniatur przeplatanych promenadą. Tuileries przedstawia sprzeczkę dzieci we francuskim parku Tuileries. Bydło, co ciekawe, nie jest polskim tłumaczeniem tytułu, ponieważ czwarta miniatura została nazwana przez Musorgskiego po polsku. Przedstawia wielki, ciężki wóz, który jest ciągnięty przez woły. Taniec kurcząc w skorupkach. Jest to projekt kostiumów baletowych, które Hartmann naszkicował dla teatru. Chyba obrazek mówi wszystko. Wielka Brama w Kijowie jest to podniosły, patetyczny utwór inspirowany projektem architektonicznym Hartmana. Obrazki z wystawy były jednym z nielicznych dzieł, z których Modest był zadowolony. No i miał z czego być zadowolonym. Polecam każdemu świadome, znając tytuły i kontekst, przesłuchanie całości. Może warto nawet przeczytać interpretacje poszczególnych części i spróbować dostrzec gnoma, kurczęta w skorupkach czy przekupki z rynku Limoges. Nie ma większego znaczenia, czy wybierze się oryginał na fortepian, czy którąś z wersji zorkiestrowanych, np. przez Maurycego Ravela albo Leopolda Stokowskiego. Każda z nich jest przemyślanym, wartym uwagi i posłuchania dziełem. Może i nastolatki nie miały na ścianach plakatów z wizerunkiem Musorgskiego, ale mimo to było w nim coś z gwiazdy rocka. Podziemny zgiełk nadnaturalnych głosów. Zjawiają się piekielne duchy, a potem sam Lucyper. Gloryfikacja Czernoboga i Czarna Msza. Sabat czarownic. Taki program Musorgski napisał do Nocy na Łysej Górze. Druga część tego programu jest trochę mniej metalowa. W kulminacyjnym punkcie sabatu dochodzą z dala dźwięki dzwonów wiejskiego kościółka, które rozpraszają duchy ciemności. Świt. Noc na Łysej Górze jest jednym z niedokończonych dzieł kompozytora. Dopiero po jego śmierci Rimski-Korsakow w 1886 roku ukończył opracowywanie tego poematu symfonicznego. Bierzcie przykład, Korsakow był prawdziwym przyjacielem. Musorgski napisał jeszcze wiele dzieł. Części nigdy nie dokończył, część dokończyli po śmierci jego przyjaciele. I choć ilościowo dorobek Musorgskiego w porównaniu z twórczością innych kompozytorów jest ubogi, to miał on ogromny wpływ na kulturę i następne pokolenia kompozytorów. Zapamiętajmy zatem Modesta Musorgskiego przede wszystkim jako nieprzeciętnie utalentowanego, wybitnego kompozytora.